Oddech jest podstawą emisji głosu. Od prawidłowego oddechu zależy to, czy ten głos będzie nośny, brzmiący, będzie czysty i dźwięczny. Pokażę Państwu kilka ćwiczeń, które można wykonywać razem z dzieckiem po to, żeby poprawić, pogłębić oddech naszego dziecka. Zamknij sobie oczki, a ja położę swoją książkę na Twoim brzuchu. Może tak być? Jest ciężka? Nie, nie jest bardzo ciężka. Dobrze. I teraz będę chciała, żebyś spróbowała tak oddychać, żeby ta książka poszła do góry i w dół. Tak jakbyś chciała ją podnieść i opuścić. Wdech i wydech. Wdech. O, proszę, jak pięknie. Super, jeszcze raz. Spróbuj książkę jak najbardziej w dół teraz obniżyć. Wypuść całe powietrze, zamknij sobie oczy i wypuść całe powietrze. Tak jakbyś sobie leżała na kocyku, albo jakbyś sobie leżała w domku, luźniutko. Opuszczamy książkę i podnosimy książkę do góry. Wdech i opuszczamy. I podnosimy i opuszczamy. Dobrze, ślicznie. Ola, czyli ty umiesz oddychać tak, żeby się brzuszek ruszał, tak? Teraz będę chciała, żebyś oddychała tak samo, w taki sposób, żeby ta rączka poruszała się, jak oddychasz. Wdech, duży brzuszek się robi i wydech mały. I znowu wdech, duży brzuszek i wydech mały. A teraz drugą rączkę, nie, tamta nie zostanie, tamta jest tam, gdzie była, a drugą rączkę kładziemy sobie tu z boku. Tak, tutaj mamy takie kosteczki. I kładziemy sobie drugą rączkę wyżej. I teraz chcemy wziąć wdech, Ola, tak, żeby się dwie rączki poruszyły. Wdech i zobacz, ruszają się dwie rączki. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Tylko jak jest wdech, Ola, to brzuszek się robi duży. Spróbuj zrobić taki wdech, żeby brzuszek był jak największy. I malutko. I koniec. Dobra. Teraz zadam Ci pytanie. Wolisz kolor złoty czy srebrny? Złoty. Złoty. No to proszę bardzo. Masz złoty sznureczek, a ja mam srebrny sznureczek. I teraz bym chciała, możemy sobie usiąść. Mogę wziąć jedną poduchę? Tak? Dobra. Wezmę sobie poduchę. I teraz tak, siadamy. I ten sznureczek zawiązujemy sobie tu. Umiem wiązać tylko na sobie. To ja Ci zawiążę. Pewnie, że tak. Poczekaj. Zawiążemy sznureczek. Dobrze. Też nie myślałam, że to było tylko perle. No, ja też takie rzeczy różne myślałam sobie. Dobra, i teraz tak. Ja Ci zawiążę sznureczek, ale chciałabym, żebyś spróbowała się tutaj zrobić na wysokości sznureczka, Ola, jak najgrubsza. Spróbuj być jak największa tutaj, gdzie jest sznureczek. Jak najwięcej Oli w sznurku. Dawaj, jeszcze więcej. I ja tutaj teraz wiążę kokardkę. Szybko wiążę kokardkę, a ty wypuszczasz powietrze. Wypuść. I zobacz, jaki się robi luźny sznurek. Super. I znowu weź wdech, tak, żeby tu się zrobiło ciasno. Jak najciaśniej. Super. I wydech. Wydech. Ile miejsca. Zobacz, Ola, ile się miejsca zrobiło. Ale fajnie. Dobra, ostatni raz. Wdech. Tak, żeby tu było dużo, dużo, dużo. Jeszcze trochę. I wypuszczasz powietrze. Super! Ale fajnie! Wiesz, jak oddychają małe pieski, jak się zmęczą? Tak oddychają. Spróbuj pooddychać tak, jakbyś była takim małym, bardzo zmęczonym pieskiem. Ekstra! Dobra, połóż sobie rączkę na brzuchu. Tu, tak jak wtedy trzymałyśmy w poprzednim ćwiczeniu. I oddychamy, jakbyśmy były bardzo malutkim i zmęczonym pieskiem. Dobra, zmęczyłam się. A teraz, Ola, zamieniamy się w wielkiego psa. Największego, jakiego w życiu widziałaś. I jak taki piesek oddycha wielki? Kładziemy rączkę na brzuchu. Znowu. Dobrze. Zapalam świeczkę. A ty ją zdmuchnij. Brawo! Super! To jak tak Ci dobrze idzie, to powtarzamy. Tylko teraz sobie pomyśl marzenie.
pomyśl. Pomyśl sobie marzenie. Jak ci się uda zmuchnąć świeczkę, to znaczy, że się spełni. Tylko, że świeczka będzie tym razem tu. Pomyślałaś już marzenie? To zmuchnij. Nie, 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 poczekaj. Zostajesz tam, gdzie byłaś, a tu masz świeczkę. Dmuchaj. Pięknie. Super! Wiesz, że się spełni? No to ekstra. Teraz to już będzie tylko taki sprawdzian. Nawet nie będziemy żadnych marzeń sobie wymyślać, bo to będzie bardzo, bardzo trudne. Świeczka jest tu. Ruszyła się! Jeszcze mocniej! Prawie, poczekaj, trochę ci pomogę, dawaj. Okej. No, super! Trzeba było popróbować parę razy, tak? Fajnie, odkładam świeczkę, a teraz sobie wymyślimy, bo teraz dmuchałaś jedną świeczkę, prawda? To teraz bym chciała, Ola, żebyśmy zmuchnęły trzy świeczki po kolei, ale już nie będziemy ich zapalać, tylko sobie je wyobrazimy, dobra? Mamy trzy świeczki i chciałabym teraz, żeby się zdmuchnęła po kolei tak. Proszę. Pięknie. A teraz dmuchamy trzy świeczki i bierzemy wdech. Trzy świeczki i bierzemy wdech. Ja ci pokazuję, jak to robimy, dobra? Robimy tak. Dmuchamy razem. 3-4 start. Super! Przywipione! Pięknie! Bardzo mi się podobało. Umiesz dmuchać balonik? Naprawdę? A jaki kolor sobie wybierasz? Złoty. Złoty? Proszę. A ja wybieram sobie zielony. Nadmuchamy balon? Dmuchanie balonu to jest jedno z najfajniejszych ćwiczeń na oddychanie. No to robimy konkurs, która szybciej nadmucha balon. Proszę. Mocno! Spróbuj tak nadmuchać. Na pewno sobie dasz radę, tylko popróbuj. Okej, okay, jeszcze raz. Próbujemy robić. Ja wypuszczam, żeby były równe szanse. Jeszcze raz. Start. Próbuj, próbuj! One są jakieś trudne, te balony, co? Nie wiem. Słucham? Nie wiem. Ty masz inne, dobra, ja wypuszczam. Jeszcze raz. Muchaj! Kombinuj, dobrze. Ostatni raz, próba. Tak. Ej, pięknie, już tam prawie było, jeszcze raz. Dobra, wiąż na speł. Spoko, to jest bardzo trudne. Chciałabym, żebyś dmuchnęła na ten balon i zrzuciła go z tej poduszki. Ale musisz siedzieć tam, gdzie siedzisz. Tak myślałaś? No widzisz. Tylko musisz się. A może usiąść na kolankach tak jak ja, co? Może ci będzie trochę wygodniej? Dobrze. A spróbuj się teraz nie przybliżać do tego balonu. Tylko siedzimy tak, proste plecki. Poprawiłabym to. Jeszcze raz. Dam ci złotą radę. Chcesz? Jak to zrobić? Złota rada to jest taka porada, żeby się udało. Dobra? Co zrobić, żeby się udało? Nie rób czegoś takiego, że się tak że nabierasz powietrza i się zatrzymujesz. Bo coś takiego zrobiłaś. Spróbuj nabrać powietrza i od razu je całe wypuścić. Zobacz, Ola, ja ci pokażę, mogę? Zobacz, bo robisz tak, robisz tak. I dmuchasz, tak? A spróbuj zrobić tak. Od razu jakby tak, tylko bardzo mocno wypuść powietrze. Spróbuj. Aha, tylko musisz dmuchnąć powietrzem na balonik. Trochę się poruszył. Spróbuj. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Mocno. Dobra, to zróbmy tak. Na 3-4 na 2, dobra. 3-4. Przebij! Super, dobrze. Zdrowy, naturalny oddech powinien uruchomić nasze żebra, uruchomić nasz brzuch. Ćwiczenia, które Państwu pokazałam, mają na celu pogłębienie, obniżenie naturalnego toru oddechowego. Zapraszam do wykonywania tych ćwiczeń jak najczęściej. Ten oddech wtedy pogłębi się, stanie się naturalny i stanie się naszym codziennym nawykiem, naszym i naszego dziecka.